Dziękuję bardzo. Pozwolą Państwo, że na wstępie powitam gości, którzy do nas dotarli, nie mogli być z nami na mszy świętej. Chciałbym bardzo serdecznie powitać posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Szyszko. Witam serdecznie przedstawiciela posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, pana Piotra Kandybę, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I wybaczcie Państwo, ale ze zwykłej ludzkiej ułomności nie powitałem strażaków. Są z nami dzisiaj strażacy ze wszystkich ochotniczych straży pożarnych mieszczących się na terenie gminy. Dziękuję, że jesteście z nami. Czcigodny ojcze gwardianie, czcigodni ojcowie, szanowni Państwo posłowie, Wysoka Rado Miejska w Zakroczymiu z panem przewodniczącym na czele, przedstawiciele zaproszonych gości, członków rządu, posłów, przedstawiciele samorządów, panowie starostowie, panie wójcie, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, dyrektorzy szkół i wszystkich placówek oświatowych wraz z dziećmi i młodzieżą, pozostali zaproszeni goście, ale przede wszystkim tak licznie przybyli mieszkańcy w Zakroczymie. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Podziękować przede wszystkim ojcu gwardianowi i ojcom z klasztoru ojców kapucynów za piękną mszę, za pielęgnowanie tej tradycji. Tragicznej rocznicy, ale za piękne pielęgnowanie tej tradycji. Za to, że możemy się w klasztorze ojców kapucynów, tak jak powiedziano podczas kazania, raz w roku w ostatnią niedzielę września spotkać i modlić wspólnie za poległych. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych uroczystości. Nie chcę wymieniać wszystkich z imienia i z nazwiska, bo być może znowu kogoś pomylę. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, że te uroczystości wyglądają tak, jak wyglądają. Dziękuję za wspaniały wizerunek miasta, za wspaniały wizerunek zbiorowej mogiły. Dziękuję wszystkim raz jeszcze z całego serca. Przede wszystkim dziękuję żołnierzom, tak wam, kochani żołnierze i waszym dowódcom, za to, że jesteście z nami każdego roku. No bo jak możemy czcić pamięć poległych żołnierzy bez żołnierzy? Dlatego dziękuję jeszcze raz wam z całego serca i waszym dowódcom. Szanowni Państwo, marszałek Józef Piłsudski mawiał, że naród, który traci pamięć, nie ma prawa być narodem. Jest tylko zbiorem ludzi zamieszkujących czasowo dane terytorium. Dlatego pamiętamy i będziemy pamiętać o pomordowanych, poległych żołnierzach i cywilach. Zarówno tych, którzy spoczywają w tej zbiorowej mogile, jak i wielu innych, którzy jeszcze spoczywa w okolicznej ziemi. Bo z roku na rok znajdujemy ich szczątki. Musimy pamiętać, bo historia nas rozliczy. Przecież mogliby żyć, gdyby poddali nasze miasto bez walki. Czy są bohaterami? Tak, są bohaterami, bo przelali krew za to miasto, przelali krew za ojczyznę. Po to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. I to musimy zawsze podkreślić. Przelali krew za Polskę. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie, ojcze gwardianie, nie dotarł tutaj ojciec Jerzy. Proszę przekazać, że dziękuję za to kazanie. Kiedy musimy być dyplomatami, to musimy, ale prawdę trzeba umieć nazywać i za to dziękuję. Na przestrzeni lat, kiedy nadchodzi wrzesień każdego roku, słychać w opinii publicznej, w różnych stacjach telewizyjnych, wypowiedzi różnych osób w całej Europie, że to przecież naziści, że to przecież komuniści. Mówię o 1 września i o 17 września. Ale prawdę trzeba nazywać po imieniu. Szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, które dzisiaj patrząc na globusy szkolne, na mapę geopolityczną świata, nie widzą tam nazistów ani komunistów. Polskę 1 września 1939 roku zaatakowali Niemcy. I to Niemcy doprowadzili do najgorszej zbrodni w historii ludzkości.
a 17 września 1939 roku Polskę zaatakowała Rosja. I o tym trzeba mówić. I tę prawdę trzeba pielęgnować. Polska zawsze była, a istnieje ponad 1000 lat, silnym narodem. Zawsze upadała, atakowana przez wrogów i zawsze się odradzała, bo jesteśmy silnym, mądrym, wykształconym narodem. Dlatego to, co powiedział ojciec Jerzy, wrogowie wiedzą, kogo zabijać w pierwszej kolejności. I przez te lata nikt nigdy o Polsce inaczej nie mówił, tylko Rzeczpospolita Polska. I ja nie mówię tego dlatego, bo kieruję mną nienawiść. Nie dlatego, że poruszam tutaj Niemcy i Rosję. To ludzie, którzy są żądni władzy, są zakompleksieni, niedowartościowani, są pełni nienawiści. To Hitler mówił o Polsce ten wersalski bękart, bo to Niemcy i Rosja nie pogodzili się z tym, jakie były postanowienia traktatu wersalskiego po I wojnie światowej. To nienawiść doprowadziła do II wojny światowej. Nienawiść jednego człowieka, albo później kilku ludzi, bo trzeba wspomnieć jeszcze szanownego dyplomatę Mołotowa, który też nazywał Polskę bękartem wersalskim. I to jest prawda historyczna, o której nie możemy zapomnieć. Ale żeby nie zapomnieć o prawdzie historycznej, żeby zadbać o najmłodsze pokolenie, o dzisiejsze dzieci i młodzież, musimy zadbać o edukację i wychowanie. Bo jak nas nie będzie, to będą oni. A oni mają obowiązek zadbać o kolejne pokolenie. Jak mawiał Jan Zamoyski, taka będzie przyszłość narodu, jakiej młodzieży chowanie. I nigdy tego nie zapominajmy. Druga wojna światowa to nie tylko wrzesień, to nie tylko inne wydarzenia. To też powstanie warszawskie. Tutaj, za moimi plecami, niedaleko stąd jest fort numer 1. Tutaj pędzono kilkanaście tysięcy ludzi. I gdy zakończyła się wojna światowa, ci ludzie przeżyli dzięki pomocy rodziny Zakroczyńskiej, dzięki pomocy tutaj okolicznych mieszkańców Zakroczynia i wiosek. Jeden z więźniów, Piotr Zapart, gdy odwiedził nasze miasto i zobaczył te zgliszcza, wrócił do domu i powiedział do żony: musimy odbudować Zakroczynianą szkołę. Właśnie jako wotum wdzięczności za uratowanie nam życia. Dlaczego nie odbudowano kościołów, które zostały zniszczone, magistratu, innych budynków użyteczności publicznej, a odbudowano szkołę? Ta szkoła jest tutaj za nami. To jest żywy pomnik wdzięczności. Ona do nas mówi. Dlaczego? Inwestycje w dzieci i młodzież, w wychowanie i edukację młodego pokolenia, to jest najwspanialsza inwestycja i największa, jaką możemy sobie wyobrazić, bo to jest inwestycja w przyszłość. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, samorządy muszą z sobą współpracować i robić wszystko, żeby dbać o edukację w tym kraju, bo to jest nasza przyszłość. Polska nie dzisiaj, nie wczoraj, nie jutro, ale zawsze potrzebuje odpowiedzialnych, wykształconych, mądrych, asertywnych przywódców, mężów stanu, polityków i tak dalej, i tak dalej. Ale droga do tego wiedzie właśnie poprzez edukację. Ci pomordowani żołnierze wołają do nas zza grobu: nasz los niech będzie dla was przestrogą, a nie legendą. My stale musimy odrabiać te lekcje. I odrabiamy je. Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym prosić, życzyć wszystkim przywódcom, ludziom, którzy decydują nie tylko o losach naszej ojczyzny, ale o losach swoich ojczyzn na świecie, w Europie, wszystkim, aby zawsze i wszędzie, nie tylko na okoliczność refleksji na temat wojen światowych czy II wojny światowej, ale zawsze w ich umysłach był wyryty napis, były wyryte słowa, które mieszczą się na Westerplatte, które Jan Paweł II, Polak papież, kilka lat temu wypowiedział ze swojego okna papieskiego. Człowiek, który przeżył wojnę, komunizm, a później doprowadził do tego, że ten komunizm upadł. Te słowa to: nigdy więcej wojny.
Dziękuję bardzo.